Łukasz Świerkowski, Co się dzieje z królem? Czyta Jarosław Rodziewicz. Gdzieś za górą, za doliną, mieszkał król ze smutną miną. Nic go w życiu nie cieszyło, życie jego smutne było. Dano raz więc ogłoszenie, że dostanie księcia mienie ten, kto króla rozweseli. Król królestwem się podzieli. Najechało błaznów kilka, ktoś psa przebrał też za wilka, ktoś na krowie jechał konno. Co? Na krowie? A nie wolno? Jeden klaun z czerwonym nosem, co miał stopy obie bose, kręcił piękne piruety, podrzucając dwie kobiety. Jeszcze inny w spodniach ciasnych wyczarował ogień jasny, który wcale go nie parzył, lecz wypadek mu się zdarzył, bo spodenki bardzo ciasne pękły mu na pupie właśnie. I nasz magik zszedł ze sceny, za występ nie podając ceny. Lecz król nadal siedział smutny. Czasem los już jest okrutny, że nic serca nie ucieszy. Człowiek nigdzie się nie spieszy. Dnia pewnego zaszła zmiana. Króla twarz jest roześmiana. Śmieje się już od rana. Z uśmiechem po zamku gania. Co się stało? Skąd te zmiany? Czemu król znów snuje plany? Skąd uśmiechy zawitały? Czemu dwór się śmieje cały? Bo powrócił hen z daleka ten, na kogo król nasz czekał. Syn królewski, książę młody, wrócił gdzieś zza wielkiej wody. W zamku nie był 4 lata, a na powrót czekał tata. Nawet kiedy jesteś królem, ludzkie w sercu czujesz bóle. Kto z tęsknotą raz się zmierzył, ten na słowo mi uwierzy, że gdy bliskich nam brakuje, wtedy nic nam nie smakuje.